Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku projektu Ford GPW 70311. Spokojna noc, tak więc nic innego jak trzeba popracować, pobawić się. Tak więc zaczynamy. Prace nad Fordem trwają cały czas i mają się, uważam, bardzo dobrze, choć może nie idą jakoś super, bardzo szybko, ale na pewno do przodu. Zaraz Wam pokażę, co w najbliższym czasie będzie się działo, a na mnie będzie się działo bardzo dużo. Trochę rzeczy, bym powiedział, ważnych i trochę bajerów, tak więc pełen miks. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Ok, zabieram się za... W końcu, po wielu czasach, tak naprawdę za montaż definitywny odbojów z przodu, z tyłu już zamontowane. Z przodu przypominam oryginalne, nazwijmy to dystanse, odlewy, które już mam ponawiercane, obszlifowane, pomalowane, tylko je po prostu zamontować. W międzyczasie wyciągnąłem już paski Jaws Motor Pula do przypięcia kanistra i są one w systemie oryginalnym, nazwijmy to, zrobione, czyli przekładamy tutaj pasek i tymi oto nitami musimy to zakuć. W tym elemencie, no i ten dłuższy w tym elemencie. Akurat na ten moment jeszcze nie mogę tego wykonać, ponieważ dopiero co zakupiłem takie nożyce do zagniatania tego typu nitów, tak więc jeszcze muszę poczekać z 2 dni, aż to do mnie dotrze. A w międzyczasie przyszła paczka z śrubami calowymi, zwykłymi, i będę mógł skręcić kilka rzeczy, które czekają, chociażby na takie nakrętki, bodajże te, gdzie przedni zderzak jest cały czas nieprzykręcony. Ale musiałem trochę nazbierać więcej tych jakby potrzeb na te śruby, aby nie zamawiać, wiecie, no, kilku śrubeczek, bo się to po prostu nie kalkuluje. Reszta śrub, chyba te, są do przykręcenia odbojów z przodu, tak więc zaraz się tym zajmę. I te do przykręcenia radiostacji i wzmacniacza do błotników. To gdzieś są plany na najbliższy czas. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Jakie ładne podkładeczki, nakręteczki, śrubki. Taki zestaw aż tak naprawdę oczy cieszy. Wszystkie śrubki ładnie popakowane. Zamawiam to z jednego sklepu internetowo. Jest miło i przyjemnie. Ok, zestaw mam. Tutaj kolejny i idziemy to wkręcić. Ok, zapomniałem, że nakrętki tutaj z podkładką są w ogóle niepotrzebne, z tego względu, że tutaj są już gniazda w ramie, tak więc wystarczy to tutaj przykręcić. Ok, pierwsza partia ostatnich rzeczy, jakie piaskowałem, została praktycznie całkowicie wykorzystana, czyli wkręcona, można powiedzieć, wyrobiona. Praktycznie, bo zostało tam jeszcze kilka drobiazgów, które czekają jeszcze na jakieś tam mikroelementy, żeby je móc definitywnie
wkręcić jakby w auto. I teraz przygotowuję się dość do dużej kolejnej partii, jeżeli chodzi o piaskowanie. Będzie tutaj szło kilka drobiazgów tutaj jakby z firewalla, mocowania pod filtr powietrza przede wszystkim. Co tam jeszcze? Przede wszystkim to co już jest za mną, czyli całe łoże i temat karabinu. Chcę to jak najszybciej zamontować, bo jakby miejsce pod sufitem jest prześwitem, nazwijmy to, a dookoła w garażu mnie mało miejsca, więc chcę to jak najszybciej po prostu wkręcić i o tym zapomnieć, a w międzyczasie no mimo wszystko będzie robił jakieś tam sobie wrażenie, ale tu już nie o wrażenia chodzi, tylko chodzi tak naprawdę o pozbycie się części jak najszybciej, aby je po prostu już wkręcić i o nich zapomnieć. Tak więc ten temat, tego jest dużo, bo to jest łoże pod jakby pod karabin, nazwijmy to łoże pod magazynek. To wszystko muszę przygotować, porozkręcać, tak żeby to rzetelnie wypiaskować, następnie zapodkładować i pomalować. Co tam jeszcze? No jeszcze definitywnie będą dwa wahacze inne, bo nowe, akurat udało się kupić dwa nowe wahacze, to je przepiaskuję. Jakieś tam footman loopsy i tego typu rzeczy. I na pewno tym się teraz zajmę. Aha, i tam będzie jeszcze temat łopaty, bo ten temat tutaj łopaty, mocowania pod łopatę, będę chciał to już jakby uzbroić definitywnie, choć czekam jeszcze, bo nie mam drewna do siekiery. No, ale tutaj już te wszystkie, wiecie, mocowanka, paski, to wszystko już uzbroić. Tak więc na pewno w przyszłości kolejnych odcinkach już wam nie będę pokazywał, jak to tam maluję czy coś, tylko raczej definitywnie, że już jest pomalowane. No i na pewno będziecie brać udział, kiedy to będę montował. No na pewno to będzie jakieś robiło wrażenie, montaż karabinu. No całkiem. No i za chwilę też definitywny koniec montowania przedniego zawieszenia. To już wymaga, tak naprawdę czekam niestety tylko na te części. I proceduralnie, wiecie, wypiaskowanie, zapodkładowanie, później pomalowanie, wyschnięcie tego wszystkiego w dwóch wahaczy, to jest czasami w moim kalendarzu nawet dochodzi do miesiąca, tak więc no, trochę zabiera to czasu, ale małymi kroczkami do przodu. Cieszę się, bo tylny, że tak powiem, panel tutaj Forda został już uzbrojony w prawie wszystkie rzeczy, które mam. Zostaje jeszcze temat gniazdka od przyczepki, to trzeba będzie troszeczkę dopieścić, ale staram się ogólnie brać jakieś rzeczy, je wyrobić i iść jakby dalej w inne tematy. Stety lub niestety nie da rady robić tak jak myślałem, że zrobię jeden temat od A do Z, pokażę to w jednym czy dwóch odcinkach i będzie miło i przyjemnie. Dobra, zabieram się za rozbieranie, pokażę wam jeszcze kilka rzeczy i tyle. Mam to już praktycznie rozebrane. Taki elemencik odkręciłem. Tu mam takie bolce regulujące. I ten bolec tak samo, ale ja go nie będę już dawał do piaskowania, a tego chyba dam. Chciałem jeszcze tutaj to rozkręcić, ale nie mam takiego narzędzia. No to już by trzeba było mieć coś ciekawszego, tak więc chyba to oddam tak do przepiaskowania i uda się to mimo wszystko to w takiej pozycji otwartej pomalować. Jeszcze muszę tylko to wszystko zedrzeć, jeżeli chodzi o ten smar, bo tego piaskarka nie lubi, a ten kto to będzie piaskował, będzie krzyczał, że tak powiem, tak więc to muszę sobie jakimś nitrem zmyć.
O, cześć. Właśnie zanitowałem paski pod kanister. Mówiąc zanitowałem, kupując takie paski, macie już gotowe nity. Bardzo proste, to jest męski, żeński. Wkłada się, w sumie powinno się mieć takie fachowe szczypce do ich zagniatania, ale tak naprawdę tą wersję, którą tu się otrzymuje, można byłoby na przykład samimi kombinerkami ścisnąć i też by było dobrze, a nawet może lepiej. Ok, w końcu cała całość. Postanowiłem jeszcze na dole dać jakieś 4 punkty korkowe, żeby ten kanister nie obciera tego dołu. No i co? Zaraz to będzie można zamontować. Jeden na rzecz do przodu. Ok, kanister już siedzi sobie w gnieździe, fajnie tak siadł na tych, takie zamontowałem 4 takie korkowe podkładki, jak się daje pod krzesła na kolej. Jeden, no w sumie ostatni smaczek, to jest najlepsza zawsze chwila dokładać takie pierdołki malutkie, które dają wiele radości. 80 oktanów, zaraz to założę, wam to pokażę. To jest zawsze taka fajna chwila, wiecie, że takie rzeczy można sobie dokładać. Ok, tu założone, tylko trzeba jeszcze tą nóżkę podgiąć ostatnio. No i ok. No i ostatnim gadżetem jest założenie takiego wiadra. Hop, hop, hop. US. A, można powiedzieć, taki kolejny trochę gadżet. I to powinno być tutaj na środeczku. Ładnie przewiązane. Pasek przekładamy przez środek. Akurat tu jest takie fajne, nie wiem czy... O, może tak zamontuję, żeby to specjalnie było widać. Ok, zaraz wam to pokażę z bliska. Nie będę tego zapinał jakoś tak super na sztywno z tego względu, że... To jest taka prowizorka, może ktoś powiedzieć, kurde, gość nie ma silnika, tu sobie zakłada takie pierdoły, po co to teraz robić? Ja po prostu zakładam, to co już mówiłem wiele razy, zakładam wszystko tak jak ma być. Z tego względu, żeby się pozbyć tych części w garażu. No to już będę na tym miejscu. I ja wiem, że przed ostatnim malowaniem, przed jakimś uruchomieniem i tak dalej trzeba będzie ściągnąć, nie wiem, tam 10% tych rzeczy, żeby przemalować auto. Ale ono już jest spasowane, to wszystko i uwierzcie mi, że łatwiej to ściągnąć, bo tam uważam, nie wiem, jakaś godzina, bo ja wszystko ściągnięte, oklejone i tak dalej, niż będzie mi się to ciągle walać tutaj po garażu. Tak więc ja robię swoje, a teraz wam pokażę, jak wygląda ten tył, który nabrał już naprawdę rumieńców. Zaczynamy powracać do tak jakby naprawy tego przedniego mostu. Jeżeli pamiętacie, zamieniałem śrubki, dokładałem takie blaszki ozdobne i przyszły w końcu takie, jak mają być, zabezpieczenia do leżyków hamulcowych. Wcześniej miałem takie fajne, tutaj jest z jakimś napisem patent i tak dalej, ale typowo fordowskie, mają całkowicie inny kształt, całkowicie inny wymiar. No i cieszę się, że akurat takie coś tam podmienię, bo już kolega Krystian przyjechał kiedyś i już mi to wytknął. Pozdrawiam cię, Krystian.